Dzień dobry. Witam wszystkich. Widzę, że tutaj powoli już się wygrywacie na wydarzenia. Także myślę, że jest 13 i że powoli możemy sobie zaczynać. Ja mam na imię Jagoda Jurek i jestem obecnie rekruterem w firmie ING Tech Poland. Dzisiaj będę mieć przyjemność poprowadzenia dla Państwa szkolenia właśnie z obszaru LinkedIna. Pokażę, w jaki sposób można stworzyć swój profil na tym, tutaj na tej platformie społecznościowej, jakie ma części i jak najlepiej prowadzić swoją aktywność w sieci, żeby po prostu to było z korzyścią dla nas. To może tak, jeszcze tytułem wstępu. Powiem trochę takich rzeczy organizacyjnych. Ja dzisiaj będę korzystać z prezentacji, ale też pokażę na żywo, po prostu na profilu LinkedIn, jak należy sobie tam kliknąć, jak należy po prostu stworzyć poszczególne części. Także będę się w czasie prezentacji po prostu przełączać z prezentacji też na tutaj udostępnianie ekranu. Ta prezentacja zostanie do Państwa tutaj, ja przekażę organizatorem ją, także będziecie mogli też do niej w każdej chwili później zajrzeć. I też będzie czas na Wasze pytania. Mam nadzieję, że ich będzie jak najwięcej. Także czas na pytania będzie w połowie prezentacji, jak również na samym końcu. Także jak najbardziej tutaj możecie korzystać z tego trybu Q&A na czacie i później ja się będę odnosić do tych pytań. Także okej, myślę, że możemy już zaczynać. Więc najpierw powiemy sobie o agendzie szkolenia. Także w paru słowach przybliżę cel i opis szkolenia. Następnie powiem o tym, czym w ogóle jest ten LinkedIn, o co w nim chodzi. Następnie powiem, jak należy wpisać ustawienia, w jaki sposób dać się zidentyfikować w sieci i dać się po prostu znaleźć rekruterom. A później przejdę do opisu poszczególnych części, czyli tutaj powiem o zdjęciu profilowym, zdjęciu w tle, o nagłówku, podsumowaniu i tak dalej, czyli opowiem o poszczególnych częściach profilu i opowiem o najlepszych praktykach w tym zakresie. Więc tak jak już trochę powiedziałam na ten temat, podczas szkolenia dowiecie się, w jaki sposób po prostu najlepiej zbudować swój profil na LinkedInie, tak, żebyśmy mieli z tego jak najwięcej korzyści, żeby rekruterzy bądź inne osoby z naszej branży, bądź potencjalni klienci, jeżeli zakładamy własną działalność gospodarczą, po prostu mogli nas znaleźć i po prostu pokażę krok po kroku, jak zbudować poszczególne części. I teraz sobie już przejdziemy do tego, czym w ogóle jest ten LinkedIn. Wiem, że tutaj organizatorzy prosili Państwa, żebyście sobie wcześniej jakby wklikali w sieci ten LinkedIn, zobaczyli, jak to wygląda, w jaki sposób można stworzyć swój profil. Jest to tak najogólniej rzecz ujmując, po prostu portal społecznościowy, który jest dedykowany celom biznesowym, czyli tak jak mamy Instagrama i Facebooka, które są innymi medium społecznościowymi. Tak, LinkedIn jest po prostu działa na tej samej zasadzie, tylko jest nastawiony na poszerzanie i wymianę wiedzy pomiędzy, poszerzanie kontaktów i wymianę wiedzy pomiędzy różnymi uczestnikami, ale chodzi tutaj o wymianę wiedzy zawodowej i o poszerzanie kontaktów zawodowych, a nie prywatnych. Także na tym głównie polega ta różnica. I tutaj też chciałam wspomnieć o, ponieważ ten LinkedIn jest takim miejscem, w którym może się spotkać rekruter, kandydat, ale też różne osoby, które pracują, tak jak mówiłam, na przykład w tej samej branży, które mogą się wymieniać wiedzą na temat na przykład szkoleń, w których warto brać udział. I też, jak tutaj opowiem, w jaki sposób najlepiej stworzyć swój profil na LinkedInie, tak samo najlepiej sobie skopiować te treści i wrzucić też do Golden Line'a. Golden Line jest takim polskim po prostu miejscem, w którym może się też spotkać kandydat z rekruterem. Także rekruterzy tutaj w wyszukiwaniu kandydatów korzystają z LinkedIna, ale niektórzy też z Golden Line'a. Dlatego zachęcam, żeby stworzyć profil i na jednym, i na drugim portalu.
Okej, i teraz sobie przejdziemy, ja już tutaj udostępnię za chwilę mój ekran i przejdziemy już do profilu na LinkedIn. Pokażę, w jaki sposób najlepiej sobie wpisać ustawienia. To przełączanie między po prostu prezentacją a ekranem może zająć minutę, także za chwilę już powinniście zobaczyć mój profil na LinkedInie. Okej. Także na samym początku jesteśmy na stronie głównej, tutaj, i zobaczycie sobie menu u góry. Jest moja sieć, oferty pracy, wiadomości, powiadomienia i ja. I tutaj chciałam Wam pokazać taką prostą rzecz, czyli na samym początku mamy ustawienia prywatności. Nie będę w to wchodzić, myślę, że nie ma takiej potrzeby. Natomiast tutaj możecie sobie zmienić hasło, adres mailowy, którym się logujecie, i jest też język. Ponieważ automatycznie ten LinkedIn może pojawić Wam się w języku polskim bądź angielskim, a być może będziecie chcieli używać go w innym języku, tak? Czyli jeżeli ustawi Wam się w języku angielskim, a uznacie, że po prostu chcielibyście, że łatwiej byłoby Wam nawigować, gdyby był ustawiony w języku polskim, to po prostu wchodzicie, tak jak pokazałam tam na tą strzałkę, klikacie język i tutaj zmieniacie sobie z angielskiego na polski. I już automatycznie po prostu te informacje się zaciągają i automatycznie całe menu i treść jest w języku polskim. Także w taki łatwy sposób można nawigować tymi ustawieniami. Ok, i teraz myślę, że sobie możemy powrócić do prezentacji. Przejdę już do części, w której powiem Wam, no właśnie, jak należy tutaj, co należy wpisać w profilu na LinkedInie, żeby po prostu dać się znaleźć. Tworząc profil na LinkedIn, musimy przede wszystkim pamiętać o swojej grupie docelowej, czyli o tym, po co my w ogóle tworzymy ten profil, dla kogo, kto ma być jego odbiorcą. A później przy tworzeniu poszczególnych części powinniśmy pamiętać, żeby te części i te treści były przede wszystkim czytelne dla naszej grupy docelowej, dla naszych odbiorców. Kto może być grupą docelową? No, jeżeli szukacie swojej pracy, swojej, nie wiem, na przykład pierwszej, drugiej czy tam trzeciej pracy, to waszym odbiorcą będzie rekruter albo inna osoba z waszej branży, z którą chcielibyście wymienić doświadczenie, na przykład odnośnie szkoleń, które warto zrobić. Jeżeli macie własną działalność gospodarczą lub taką działalność chcielibyście założyć, to waszym potencjalnym odbiorcą będzie tutaj partner biznesowy bądź klient. No i w przypadku rekruterów, czyli tak jak w moim przypadku, tutaj odbiorcą będzie kandydat. Mój profil jest zrobiony po to, żebym mogła komunikować się z kandydatami. Podejrzewam, że wasze profile będą stworzone po to, żebyście się mogli kontaktować, komunikować z rekruterami. Także najważniejsze, żeby właśnie był czytelny i atrakcyjny dla grupy docelowej. Przede wszystkim jasne. Natomiast niezależnie od tego, kto jest naszą grupą docelową, to profil powinien być stworzony tak, żeby umożliwiał szybką weryfikację waszych kompetencji i identyfikację w sieci. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że powinien być naszpikowany słowami kluczowymi. Bo bez tego, bez słów kluczowych, które będą Was identyfikować w tym świecie zawodowym, w tej sieci biznesowej, to ani rekruter, ani klient, ani potencjalny partner biznesowy nie będą mogli po prostu Was znaleźć. I już tutaj powiem, o co chodzi. Rekruterzy, szukając kandydatów na LinkedInie, tworzą określony algorytm. Po prostu wpisują obok siebie słowa kluczowe. I już pokażę, jak to wygląda. To może być dla Was ciekawe, ponieważ tutaj tak uchylę troszkę rąbka tajemnicy, jak wygląda praca rekrutera. Więc ponownie się przełączę na mój profil na LinkedInie. No i zobaczcie, już jesteśmy tutaj na stronie głównej.
I załóżmy, tak hipotetycznie, że szukam kogoś na stanowisko specjalisty do spraw obsługi klienta z językiem francuskim. Czyli szukam kogoś, kto będzie tutaj w stanie nie tylko pisać maile, ale też rozmawiać telefonicznie z kandydatami francuskojęzycznymi. Czyli tutaj ten kandydat powinien posiadać znajomość języka francuskiego przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym. I jak ja szukam takiego profilu? Wpisuję specjalista do spraw obsługi klienta. And to jest taki łącznik francuski. Oczywiście, gdyby to był prawdziwy CERT, gdybym naprawdę szukała kandydata, to tych słów kluczowych tutaj byłoby więcej. Pewnie też napisałabym je w języku angielskim. Ale tutaj tak pokazowo chciałam tylko pokazać ogólną zasadę, jak to działa. No i po wpisaniu takiego algorytmu wyskakują już osoby, u których na profilu znajdują się te słowa kluczowe, tak? Czyli u nich na profilu znajduje się słowo specjalista do spraw obsługi klienta i znajduje się słowo francuski. I teraz pokażę Wam na prezentacji wycinki z prawdziwych dwóch profili osób, które właśnie wyskoczyły mi w takim searchu. Zobaczcie, to jest przykład numer jeden. Tu widzę, że już jest pytanie odnośnie profilu po angielsku. Odniesiemy się do tego w połowie prezentacji. Będzie czas na pytania, także na pewno na to odpowiem. I zobaczcie, tutaj po wpisaniu tego algorytmu wyskoczył nam jeden profil, gdzie osoba w doświadczeniu wpisała po prostu nazwę stanowiska. Specjalista do spraw obsługi klienta. No ale popatrzmy dalej. Nie ma zaznaczonych obowiązków. Więc ja nie wiem, czy ta osoba na przykład obsługuje klienta bezpośrednio, na przykład, nie wiem, w salonie sieci komórkowej, czy odpowiada na maile, czy też jest odpowiedzialna również za kontakt telefoniczny. Nie ma zupełnie żadnych informacji. Patrzę sobie na ten język francuski. Tutaj ktoś dodał informację, ok, zna język francuski, ale zaznaczył to w umiejętnościach. No i teraz mamy problem, bo zaznaczył to w części, w której nie ma możliwości wpisania poziomu znajomości języka obcego. W związku z tym, patrząc na ten profil, ja nie wiem, bo tutaj też oprócz francuskiego jest zaznaczone angielski i japoński. Więc ja nie wiem, czy ta osoba pracuje z francuskim, a może z japońskim, a może z angielskim, a może pracuje po polsku i wszystkie te języki zna na poziomie podstawowym. Widząc taki profil, co zrobi rekruter? Jeżeli będzie mała ilość kandydatów do skontaktowania, to może zaryzykuje i po prostu wyśle wiadomość. Natomiast zazwyczaj tych profili jest dość dużo, liczonych w tysiącach, w setkach i wybiera raczej takie profile, które jego zdaniem po prostu będą jak najbardziej pasować do roli, na którą rekrutuje. I teraz zobaczmy sobie dla porównania drugi profil. Mam nadzieję, że tutaj to jest dla Was dobrze widoczne. To też jest drugi prawdziwy profil, który mi po prostu wyskoczył na podstawie tego searchu, tego algorytmu, który wpisałam. I tutaj ktoś napisał, że zajmuje stanowisko młodszego specjalisty do spraw obsługi klienta, ale już wypisał obowiązki. I ja widzę w tym pierwszym podpunkcie, że obsługuje klientów indywidualnych i biznesowych w ramach połączeń przychodzących i wychodzących. Także jest, udało się. Ta osoba na pewno umie rozmawiać, to znaczy ma doświadczenie w obsłudze klienta, również w rozmowie telefonicznej. I dalej, jeżeli chodzi o języki obce, to mogę sobie tutaj zauważyć, że jest wpisany język angielski, ok, ale do tego jest język francuski i boom, jest tutaj zaznaczony poziom znajomości języka profesjonalne. Czyli tutaj osoba również zaznaczyła znajomość języka, ale zaznaczyła ją po prostu w innej części, w tej, gdzie miała możliwość wpisania po prostu poziomu znajomości języka. Dzięki temu, patrząc na taki profil i szukając osoby, specjalisty do spraw obsługi klienta ze znajomością języka francuskiego, na pewno wysłałabym wiadomości do tej osoby, bo widzę, że ma odpowiednie doświadczenie
i widzę znajomość języka obcego na odpowiednim poziomie. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was jasne. Dobrze. Teraz, ze względu na to, że LinkedIn wprowadził aktualizację i inaczej już wygląda menu, to chciałabym jeszcze raz omówić tą część, gdzie możemy dodać znajomość języka obcego, ponieważ tutaj na czacie pojawiło się pytanie odnośnie części osiągnięcia, o której wcześniej mówiłam. To w związku z aktualizacją, jaka się pojawiła na LinkedInie, już tej części nie ma. Nie ma czegoś takiego jak osiągnięcia. Także teraz poszeruję ekran, udostępnię swój ekran i pokażę, jak teraz to wszystko tutaj prawidłowo sobie zaznaczyć, czyli w jaki sposób powinniśmy zaznaczyć znajomość języka obcego wraz z odpowiednim poziomem. Udostępnienie ekranu potrwa chwilę, także tutaj będę wdzięczna za cierpliwość. Dobrze, teraz wydaje mi się, że już tutaj wszystko widać. Także mamy taki przycisk dodaj część w profilu, który jest tak naprawdę swojego rodzaju menu, którym możemy nawigować, żeby po prostu tutaj uzupełnić wszystkie części w profilu. I wcześniej tutaj była taka sekcja osiągnięcia, do której się odwoływałam i gdzie należało wpisać język. Teraz tego nie ma. Teraz język należy wpisać w sekcji dodatkowa, czyli rozwijamy sobie i klikamy dodaj języki. Po kliknięciu tutaj możemy wpisać na przykład język angielski, biegłość wybierz na poziomie na przykład średnio zaawansowanym, zapisz. Dobrze, i teraz pokażę Wam jeszcze inne rzeczy, które można sobie ustawić na profilu, żeby być łatwiej po prostu identyfikowalnym przez rekrutera. Jest tutaj taki, oprócz tego dodaj część w profilu, obok mamy otwarty na. I tutaj faktycznie można zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na szukanie nowej pracy, na świadczenie usług. Jeżeli jesteśmy po prostu osobą, która ma własną działalność gospodarczą i tutaj bardziej by się chciała reklamować i szukać swoich partnerów biznesowych oraz klientów, natomiast Was pewnie będzie najbardziej ta pierwsza opcja interesować. Tutaj sobie można ustawić, jakimi opcjami pracy jesteśmy zainteresowani. I tak naprawdę mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza, że ustawimy sobie, że jesteśmy otwarci na poszukiwanie nowej pracy i ta informacja pojawi się dla wszystkich członków LinkedIn. Także jeżeli obecnie nie macie zatrudnienia, to na pewno to będzie najlepsza opcja. Natomiast jeżeli jesteście gdzieś zatrudnieni i nie chcielibyście, żeby ta informacja, że szukacie nowej pracy, dotarła do Waszego menadżera bądź do innych osób z Waszego zespołu, to możecie też wybrać drugą opcję, czyli że wtedy po prostu tylko osoby, które są rekruterami, czyli takie, które korzystają ze specjalnej licencji na LinkedInie, licencji rekruterskiej, będą miały możliwość po prostu tutaj z Państwem się kontakt, to znaczy będą widzieć, że jesteście otwarci na poszukiwanie nowej pracy. Także to są te dwie opcje, które można tutaj zastosować. I też chciałabym się teraz odnieść do języka profilu, tak? Języka, w którym możemy stworzyć swój profil. I już tutaj powinniśmy pamiętać o właśnie tej zasadzie, że profil powinien być czytelny i jasny dla naszych odbiorców. I teraz tak, ja jako rekruter szukam kandydatów nie tylko w Polsce, ale też za granicą. I kontaktuję się nie tylko z osobami z Polski, ale też z zagranicy. W związku z tym mój profil jest zrobiony w języku angielskim. I powiem szczerze, że do tej pory zazwyczaj po prostu pracowałam tylko na tym profilu w języku angielskim, natomiast teraz na potrzeby szkolenia też stworzyłam w języku polskim. Jak sobie wejdziecie na swój profil na LinkedInie, to tutaj macie właśnie taką opcję, tutaj taką jakby kulę świata, taki globus, możecie to nacisnąć i jest opcja dodaj profil w innym języku. Jak sobie to klikniecie, załóżmy, że macie właśnie stworzony profil w języku polskim i chcielibyście dodać w języku angielskim. Po kliknięciu w tą opcję
otworzy się tutaj opcja, żeby wybrać język profilu, czyli na przykład sobie tutaj najedziemy na, no nie wiem, nawet serbski i po prostu wpisujemy znowu imię i nazwisko, wpisujemy całą treść od początku, tylko w tym drugim języku, tak? Czyli w tym wypadku tutaj wpisywalibyśmy w języku angielskim. I teraz tak, jeżeli tak naprawdę jesteście nastawieni na pracę w Polsce i nie w jakichś korporacjach międzynarodowych i nie wiem, nie znacie, bądź na przykład nie znacie języka angielskiego na takim chociażby średnim poziomie, to jak najbardziej możecie stworzyć swój profil w języku polskim, po prostu. Jeżeli się w nim po prostu tak bardziej pewnie czujecie. Natomiast jeżeli interesuje Was praca też w korporacjach międzynarodowych, jeżeli dobrze posługujecie się językiem angielskim, no to myślę, że też warto zrobić swój profil w języku angielskim. Czyli tutaj są te dwie opcje. Dobrze, i teraz wrócimy sobie do prezentacji. I tak naprawdę jesteśmy już w pierwszej części szkolenia, także chciałabym zapytać, czy, bo widzę, że tutaj pojawiły się już pewne pytania na czacie i zrobimy sobie właśnie przerwę na te pytania i następnie w kolejnej części szkolenia po prostu na samym końcu też będzie miejsce na pytania. Jak mam profil po angielsku, to czy też muszę zaznaczać, że angielski? Nie do końca rozumiem tutaj, co zaznaczyć. Czy znajomość języka angielskiego? Pewnie o to chodziło. Warto zawsze zaznaczyć poziom znajomości języka angielskiego, czyli tak jak pokazywałam, w tej sekcji tak naprawdę to jest sekcja osiągnięcia. Warto tam wpisać znajomość języka obcego. No, po prostu tym profilu na poziomie na przedrzeniu zaawansowanym. Dalej. Czy znany jest algorytm filtrowania treści na LinkedIn? Od pewnego czasu prowadzę aktywnie profil. Na początku popularność była stosunkowo duża, ale im więcej treści wrzucam regularnie, tym ta popularność tych wpisów spada drastycznie. I teraz tak, czy hasztagi mają sens na LinkedIn? Mają, jak najbardziej. Hasztagi tutaj działają, powiedziałabym, też podobnie jak na Instagramie, także jak najbardziej warto wpisywać hasztagi. Mogą być różne pytania, czemu jakby ta popularność wpisów na LinkedIn nie spada. Być może tych treści jest trochę za dużo i sieć na przykład czuje się spamowana nimi i niektóre osoby na przykład odznaczyły, tak, żeby nie widzieć tych wpisów. Z drugiej strony może też właśnie brak oznaczenia różnych hashtagów spowodował, że po prostu te wpisy nie są wystarczająco widoczne, ale jak najbardziej hashtagi powinny być tutaj dodawane. Do tego wiem, że LinkedIn wspiera posty, jeżeli są w nich zdjęcia. Także warto tutaj też dodawać grafikę. Ok, kolejne pytanie. Jak wpiszę język w osiągnięciach, to wpisać też w dziale. W dziale język. Nie za bardzo wiem, o co chodzi z tym działem. Powiem szczerze. Jak wpiszę tak, język, to znaczy tak. Zaznaczenie poziom znajomości języka, nic się nie stanie, jeżeli będzie zaznaczony w paru miejscach na profilu LinkedInowym, tak? Najważniejsze, żeby był wpisany w osiągnięciach, ponieważ tam jest możliwość zaznaczenia tego poziomu znajomości języka, tak? Natomiast można sobie dodać też hasłowo do umiejętności, jak najbardziej. Można w podsumowaniu też napisać, dobrze posługuję się językiem angielskim, albo komunikatywnie, albo znam język angielski na poziomie zaawansowanym. Myślę, że odpowiedziałam na to pytanie, więc możemy jechać z kolejnym. Czy coś jeszcze tu się pojawia, czy... To już chyba wszystkie pytania. Czy wyszukując profile brana jest pod uwagę treść wpisów? Czy tylko algorytm wyszukuje podanych z profilu? Podanych z profilu przede wszystkim.
bo po prostu on wyszukuje w taki sposób, że patrzę, no LinkedIn nie patrzy, ale zwraca uwagę na po prostu słowa kluczowe w profilu, nie we wpisach. Także warto je sobie wrzucić do profilu. Czy wyszukując profile, gdzie jest opcja osiągnięcia? Właśnie coś mi się zawiesiło na LinkedInie, dlatego jej nie pokazałam, ale poszeruję teraz screen raz jeszcze. Ja sobie odświeżę tutaj. Może to mi się pojawi. Coś mi się zawiesiło na LinkedInie, powiem szczerze, ale pokażę Wam, gdzie ta opcja jest do znalezienia u Was w profilu. Także jeżeli macie już otwarty swój własny profil na LinkedInie, to pokażę Wam, gdzie ona się znajduje. OK? Zrobimy to w ten sposób. Dobrze, teraz możemy sobie przejść do właśnie tej informacji, w jaki sposób możemy dać się znaleźć na LinkedInie. Pierwsze, o czym chciałabym powiedzieć, to właśnie jak zaznaczyć sobie poziom znajomości języka obcego. Zaraz udostępnię mój ekran i opowiem, jak to będzie dalej wyglądać. Przejdziemy też do pokazania otwartości na zmianę pracy i omówię też to, jak przygotować profil w innym języku niż podstawowy, tak? Czyli na przykład innym niż polski. Dobrze, to teraz udostępnię ekran. To może potrwać parę chwil. Dobrze, myślę, że tutaj już wszystko jest widoczne. I chciałabym przejść do takiego przycisku Dodaj część w profilu. Jest to menu, którym możemy nawigować, żeby zmienić poszczególne części profilu. I ostatnio LinkedIn wprowadził aktualizację. Wcześniej te części inaczej się tutaj nazywały i wcześniej tutaj była taka część jak osiągnięcia, gdzie należało wpisać znajomość języka obcego. Teraz LinkedIn podzielił to menu na trzy takie główne części, jak główne, polecane i dodatkowe. I teraz, żeby dodać w odpowiednim miejscu znajomość języka obcego z zaznaczonym poziomem znajomości, musimy otworzyć sobie tą część trzecią, dodatkowe, i przejść tutaj, przeskrolować trochę bardziej w dół i przejść do części Dodaj język. Także naciskamy sobie tutaj Dodaj język i wpisujemy na przykład język angielski. Wybieramy biegłość, na przykład na poziomie średnio zaawansowanym i klikamy Zapisz. I teraz, jak przejdziemy sobie w dół, pokażę Państwu, gdzie to się znajduje, gdzie wskakuje ta informacja już na naszym profilu. Tutaj, prawie na samym końcu. I zobaczcie, oprócz wyszczególnienia języków, jakie znamy, pojawiła się też informacja o poziomie znajomości. Także to jest bardzo ważne. Wiele osób popełnia błąd taki, że daje informacje o znajomości języka w umiejętnościach, czyli tutaj. I generalnie nie ma sprawy, można to zrobić, można tutaj zaznaczyć znajomość języka obcego, ale nie ma możliwości, żeby wpisać w tym miejscu poziom, na jakim się po prostu posługujemy. Także lepiej po prostu tutaj jak najbardziej można dodać, ale wtedy i tak należy po prostu uzupełnić też tą sekcję języki, dodaj język i języki, żeby zaznaczyć poziom, odpowiedni poziom znajomości języka obcego. Dobra. Także myślę, że możemy sobie już wracać do kolejnej części, już drugiej części szkolenia. I teraz już pokażę Wam najlepsze praktyki w zakresie tworzenia poszczególnych części profilu LinkedIna na LinkedInie. I teraz tak, pierwsza część, do której chciałabym się odnieść, to jest pierwsza część, do której bym się chciała odnieść, to jest zdjęcie profilowe. Także tutaj przede wszystkim
Też jak trochę tutaj czytałam, sięgałam po różną literaturę, żeby móc pokazać Wam, jakie są najlepsze praktyki w tym zakresie, to spotkałam się z informacjami, że po prostu ludzie są bardziej skłonni do wejścia z nami w interakcję, do tego, żeby odpowiadać na nasze pytania i do tego, żeby komentować nasze posty, jeżeli zobaczą godne zaufania zdjęcie w profilu, tak? Czyli jeżeli w tym profilu zobaczą na zdjęciu osobę, która wydaje się być profesjonalna, miła i godna zaufania. Spotkałam się też w ogóle z takim stwierdzeniem, że jeżeli ktoś nie ma zdjęcia na LinkedInie, to jest trochę tak, jakby przyszedł na przyjęcie z papierową torbą na głowie, tak? Ponieważ celem LinkedIna jest, żeby połączyć daną żywą osobę z po prostu jakby jej branżą, tak, z jej rolą zawodową. Także to jest naprawdę przydatne. I ja już teraz Wam pokażę zaraz, jak powinno wyglądać idealne zdjęcie na LinkedInie i jak najlepiej sobie ustawić tutaj widoczność tego zdjęcia. Także dajcie mi moment, żebym już tutaj się przełączyła. Dobra. Czyli tak, to o czym teraz mówię, to jest zdjęcie na LinkedInie, czyli dokładnie to. Pokażę Wam, jak wygląda idealne zdjęcie. Tutaj mamy cztery przykłady, jak może wyglądać takie perfekcyjne zdjęcie na LinkedInie. Zobaczcie, mamy tutaj cztery osoby. I faktycznie, po pierwsze, ich uśmiech wydaje nam się szczery. Podświadomie, ludzie podświadomie widzą, czy uśmiech jest szczery, czy nie, na podstawie mimiki oczu, czyli to są tak zwane śmiejące się oczy. Więc jeżeli chodzi o perspektywę, to powinna być właśnie osoba przedstawiona do tej linii ramion, powinna być uśmiechnięta i tutaj powinny być widoczne zęby, czyli uśmiech, zęby na wierzchu. Zdjęcie powinno być kolorowe, a nie czarno-białe. Lepiej wygląda zdjęcie zrobione przez inną osobę niż selfie i to, co jest najważniejsze, to to, że to Wy jesteście w centrum, tak? Że to Wy powinniście być w centrum i że to Wy tutaj jesteście najważniejsi, przepraszam. Na tym zdjęciu nie powinno być Waszych znajomych, przyjaciół, małżonków, ani dzieci. Jeżeli chodzi o tło, to najlepiej, żeby było rozmyte albo białe, jakieś takie zupełnie nie rzucające się w oczy, żeby po prostu nie odwracało uwagi od Was, czyli od tego, co jest najważniejsze na tym zdjęciu. I teraz chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób sobie ustawić widoczność. Po prostu, to jeszcze raz, jak klikniemy sobie w zdjęcie profilowe, to po lewej stronie będzie takie oczko i tutaj będzie napisane ogólnie dostępne. Klikając w to, możemy zaznaczyć opcję, kto może zobaczyć Twoje zdjęcie. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli zaznaczycie Twoje kontakty albo Twoja sieć, to osoby, które nie są w Waszych kontaktach, nie będą mogły widzieć tego zdjęcia. Czyli osoby, którym dopiero wyślecie zaproszenia na dołączenie do Waszej sieci, no po prostu nie będą widzieć tego zdjęcia, więc to zdjęcie nie będzie wykonywać swojej funkcji, nie będzie spełniać swojej roli. W związku z tym naprawdę zachęcam do tego, żeby wybrać opcję widoczności zdjęcia dla wszystkich członków LinkedIn. Ja tutaj poszłam na to krok dalej i dam, żeby było ogólnie dostępne. Natomiast no, takie minimum, do którego Was zachęcam, to żeby było ono widoczne dla wszystkich członków LinkedIn, bo jeżeli nie zaznaczycie tej opcji, to w propozycjach nowych znajomości dla innych osób tutaj w tym miejscu przy Was, nad Waszym imieniem i nazwiskiem będzie po prostu się pojawiała taka szara plama, więc nie będzie widać totalnie Waszej twarzy, a myślę, że szkoda, bo tak jak mówię, no jeżeli widać to zdjęcie w profilu, miłe, uśmiechnięte i godne zaufania, to ludzie są bardziej skłonni wchodzić z nami w różne interakcje, więc warto z tego skorzystać. I teraz druga rzecz, drugi element profilu na LinkedInie, o którym chciałabym powiedzieć, to jest to zdjęcie w tle.
I teraz tak, moje zdjęcie jest akurat związane z firmą, dla której pracuję. Tutaj zostało ono przygotowane przez nasz dział komunikacji. Natomiast jeżeli obecnie nie jesteście zatrudnieni, to po pierwsze, jeżeli nie macie tutaj zdjęcia, to nie jest jakiś błąd. Natomiast fajnie coś tutaj dać, żeby po prostu skorzystać z czegoś, co może przykuć uwagę. Przede wszystkim z tego powinny skorzystać osoby, które mają bądź chcą założyć własną działalność gospodarczą i wykorzystać tą przestrzeń jako taką wolną przestrzeń reklamową. Jeżeli szukacie pracy u kogoś, to też można tutaj dać zdjęcie związane z waszym hobby, czyli ono powinno się odwoływać do tego, kim jesteście profesjonalnie bądź prywatnie. Natomiast wiadomo, jeżeli chodzi o hobby, to też musi być takie, wiecie, żeby można było pokazać jakby w tej sferze zawodowej, więc jeżeli chodzicie po górach, to zdjęcie góry jak najbardziej jest okej, ale jeżeli waszym hobby jest chodzenie, nie wiem, po dyskotekach, to zdjęcie z imprezy nie będzie tutaj najlepszym wyborem. Dobrze, i teraz chciałabym przejść do trzeciego elementu naszego profilu na LinkedInie, który tak naprawdę wydaje się być bardzo niepozorny, a jest mega istotny. Jest to nagłówek. Czyli to. Nagłówek jest to informacja, która znajduje się pod waszym imieniem i nazwiskiem. I określa po prostu, wiecie, znajduje się też w propozycji nowych kontaktów, także od razu określa jakby tą branżę, do której przynależycie, tak? I tutaj już wam pokazuję, jak można to wyedytować i zmienić. Klikamy sobie tutaj w tym miejscu, klikamy sobie w ołówek. I tutaj możemy sobie zmienić, tak? Ja mam tutaj rekruter IT w ING Tech Poland. Natomiast nie musi być tutaj nazwa stanowiska, które zajmujecie. Jeżeli dopiero szukacie pracy, to możecie sobie w tym miejscu wpisać słowa kluczowe i jak to może wyglądać. Już wam pokazuję. Na przykład, jeżeli, nie wiem, skończyliście kurs albo studia w obszarze marketingu i ten obszar was interesuje, to możecie zrobić na przykład tak. Marketing, nie wiem, public relations, marketing student. Wtedy w profilu będzie wyglądać to tak. Czyli po prostu w nagłówku możecie użyć zamiast nazwy waszego stanowiska również słów kluczowych. Możecie też użyć hashtagów. Także tutaj jak najbardziej te rzeczy są dozwolone. I teraz chciałabym wam pokazać parę fajnych przykładów, jakie znalazłam po prostu w sieci, w profilach różnych moich kandydatów. Także jeszcze to, do czego was zachęcam, to żeby ten nagłówek był po prostu też konkretny, tak? Czyli zamiast napisać rekruter, warto napisać rekruter IT, tak? Czyli warto już wskazać ten obszar, którym się zajmujemy. Czyli na przykład zamiast specjalista do spraw obsługi klienta, lepiej napisać specjalista do spraw obsługi klienta, na przykład francuskojęzycznego w firmie XYZ albo specjalista do spraw obsługi, nie wiem, klienta biznesowego w firmie tej i tej, klienta, nie wiem, bankowego, indywidualnego. Już jakby ten nagłówek wtedy wygląda bardziej konkretnie. Zamiast na przykład software developer, zamiast programista, warto już tutaj wpisać, że ktoś jest programistą w obszarze danego języka programowania, czyli zamiast software developer, Python developer w firmie tej i tej. Zamiast tutaj znalazłam też przykład, może być, nie wiem, magazynier w jakiejś firmie, na przykład Amazonie, ale może też być magazynier. Tutaj akurat znalazłam profil, gdzie osoba, która zajmowała stanowisko magazyniera, również była audytorem wewnętrznym, także warto to też zapisać już w nagłówku, tak? Że magazynier, audytor wewnętrzny w firmie tej i tej. Mam nadzieję, że dla was to jest
że dla Was to jest jasne. Ok, i sobie już przejdziemy teraz dalej do podsumowania. Podsumowanie jest kolejną częścią profilu na LinkedInie. Zaraz Wam pokażę, gdzie to się znajduje. I co tutaj jest takiego ważnego? Podsumowanie powinno być jak krótka reklama Twojej kariery z podkreśleniem osiągnięć. Czyli i też jest taki trend ostatnio, że żeby treść była bardziej interesująca, warto dodać na przykład jedno zdanie, też takie bardziej osobiste, na przykład o swoim hobby. Jeżeli nie macie obecnie pracy i nie macie też jakiegoś dużego doświadczenia, to w tej sekcji warto wpisać kierunek, w którym chcielibyście się rozwijać. Po prostu, tak? Czyli no, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na żywo. I zobaczcie, to jest ten pierwszy przykład. Był wpisany po prostu u jednej z osób na LinkedInie. Tutaj ta osoba wpisała, że jest studentem zaocznym na kierunku informata stosowana, że ma doświadczenie w pracy z klientem biznesowym, że interesuje go praca związana z rozwojem oprogramowania. Czyli tutaj, ok, może nie ma jakiegoś doświadczenia akurat w informatyce, ale ma odpowiednie, nie wiem, studia, plus wpisuje, czym jest zainteresowany, tak? Czyli interesuje mnie praca związana z rozwojem oprogramowania. Jeżeli, więc w tym miejscu powinniście wpisać, nie wiem, interesuje mnie praca związana z marketingiem, z public relations i warto być konkretnym. Jeżeli z marketingiem, no to w jakiej części marketingu? Czy to jest social media, czy to są social media, czy to jest e-commerce, czy to jest zupełnie po prostu coś innego. Tutaj warto też zaznaczyć, w tym wypadku to były technologie, z jakimi miała ta osoba do czynienia, na przykład na studiach, ale też możecie wpisać narzędzia, tak, którymi umiecie się posługiwać, czyli nie wiem, jeżeli studiowaliście socjologię, czy to będzie na przykład jakieś tam narzędzie statystyczne, jeżeli do tej pory na przykład pracowaliście w obsłudze klienta, to być może mieliście do czynienia z takim narzędziem jak SAP albo CRM, czyli jakiś system tutaj do obsługi po prostu zarządzania tą bazą klientów. No i tutaj ktoś też dopisał, że bardzo dobrze komunikuje się w języku angielskim. Czyli tutaj zachęcam Was do tego, żeby swoje podsumowanie zrobić w podobny sposób, tak? Czyli jeżeli nie możecie jeszcze zrobić tej krótkiej reklamy Waszego doświadczenia, Waszych osiągnięć, to po prostu zaznaczcie narzędzia, z którymi mieliście do czynienia, zaznaczcie ten kierunek, w którym chcielibyście się rozwijać, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jestem studentem kierunku, czy zrobiłem kurs taki i taki i szukam pracy związanej z marketingiem, na przykład na stanowisku juniorskim. I tutaj też chciałabym Wam pokazać drugi przykład podsumowania. Jest ciekawy, ponieważ został stworzony przez osobę, która nie, jakby nie szuka pracy, tylko ma własną działalność gospodarczą. Więc tutaj jest inny typ odbiorcy. Ona już tutaj odwołuje się do swoich potencjalnych klientów. Więc ona napisała, że wierzy, że każda firma powinna traktować swoich kandydatów i pracowników przynajmniej tak dobrze jak klientów, czyli już napisała o swojej misji. Niestety nie zawsze się tak dzieje i pomagam to zmienić. Prowadzę szkolenia, konsultacje z projektów wizerunkowych z obszaru HR i employer brandingu i bardzo lubię kawę i tiramisu, nie? Czyli zobaczcie, że tutaj to podsumowanie wygląda trochę inaczej, bo jest nakierowane na inny typ odbiorcy. I ja już Wam pokażę tą sekcję podsumowania na moim profilu. Także już się przełączę na LinkedIna. OK. Zobaczcie, tutaj poniżej tych podstawowych informacji, tutaj jest akurat kwestia taka część, która jest zatytułowana o nas albo o mnie, obojętnie albo informacja,
to może akurat różnie tutaj wyglądać. Ja akurat odwoływałam się do kandydatów, tak? Czyli myśląc o swojej grupie docelowej, pamiętając, że to są kandydaci, ja nie zrobiłam tej części jak małej takiej reklamy swoich osiągnięć, tylko wolałam zapewnić kandydatów, że ich, że po prostu zajmuję się wspieraniem kandydatów, którzy aplikują do firmy. Zaznaczyłam jakby stanowiska, na które rekrutuję i zaznaczyłam, że jestem też rekruterką, która wraca do kandydatów z feedbackiem. No i tutaj jest ta część, można ją dodać po prostu za pomocą plusa, a edytować za pomocą ołówka, ona jest edytowalna, tak? Czyli tutaj możecie coś po prostu sobie wpisać. Klikacie zapisz i już po prostu jest ta część stworzona. Pod nią pojawia się też bardzo ciekawa część polecana. I w tym miejscu możecie dodawać różnego typu linki. Ja na przykład tutaj dodałam link z filmikiem z YouTube'a reklamującym moją firmę, ale w Waszym przypadku myślę, że lepsze byłoby, gdybyście sobie zamieścili w tym miejscu na przykład certyfikaty, jeżeli jakieś macie, to mogą być certyfikaty, nie wiem, znajomości języka obcego, posługiwania się danym narzędziem, ale też można dodać sobie w tym miejscu CV, jeżeli akurat szukacie pracy. Jeżeli jesteście osobą, która ma własną działalność, no to też można dodać na przykład jakiś post, link do postu, który promuje, nie wiem, jakieś tam Wasze usługi bądź produkty. I teraz tak, dodajemy, klikając w plusik i wybieramy. Czy najłatwiej jest po prostu dodać link albo dodać multimedia. Jeżeli klikamy dodaj multimedia, to automatycznie system nas przekierowuje, otwiera okno do naszego komputera, do pulpitu i możemy po prostu zamieścić pliki stąd, na przykład zdjęcia. Tak, jeżeli wybierzemy opcję dodaj link, to tutaj po prostu będzie trzeba wkleić skopiowany na przykład z YouTube'a link. Klikając w ten ołóweczek możemy sobie po prostu edytować w jakiś sposób. Tak, edytuj, na przykład edytuj opis, możemy usunąć sobie też te poszczególne części z polecanych. Ok. I teraz sobie przejdziemy do kolejnej części w profilu, do doświadczenia. Ja już tutaj trochę powiedziałam na ten temat przy okazji opowiadania o tym, w jaki sposób powinniśmy się dać znaleźć. Moment, napiję się tylko wody. Ok, najważniejsze to to, żebyście tutaj wpisali nie tylko nazwę stanowiska, ale też w paru podpunktach zaznaczyli obowiązki, które wykonujecie. One powinny być zgrupowane. Powinno tutaj być między, powiedzmy, między 3 a 8 podpunktami, mniej więcej. Ale najważniejsze, żeby w ogóle to było wypełnione, dlatego że tak jak już wcześniej Wam pokazywałam, osoby, które zajmują tak naprawdę stanowisko o takiej samej nazwie, na przykład specjalista do spraw obsługi klienta, różne osoby mogą wykonywać zupełnie różne obowiązki. I dzięki temu, że wpiszecie po prostu, czym dokładnie się zajmujecie, to rekruter będzie mieć większą wiedzę na temat tego, czy po prostu pasujecie do profilu, na który szuka. Także jak najbardziej myślę, że to jest mega istotne. I przechodząc sobie dalej, tutaj oczywiście jest miejsce też na wykształcenie, które możecie sobie dodać na dodanie licencji i certyfikatów. Też dodajemy je po prostu w taki prosty sposób przez dodanie plusem. I dochodzimy do kolejnej sekcji, o której chciałabym tutaj Wam opowiedzieć. Jest to część nazywana umiejętności, tak naprawdę to są umiejętności i potwierdzenia. I tutaj możemy wpisać sobie, tak naprawdę najlepiej, żebyśmy wpisali umiejętności twarde,
ale też możemy trochę miękkich. I co powinno się tu znaleźć? Przede wszystkim narzędzia, z którymi mieliśmy do czynienia, czyli na przykład Microsoft Office, tak? Microsoft Excel, Word. I teraz w zależności od tego, w czym szukacie pracy, tak? Na przykład załóżmy, że szukacie pracy w marketingu. To jak tu wpiszecie marketing, sobie tak, po pierwsze dodać, o sorry, tutaj nie wpisałam marketing, o. To tutaj pojawią Wam się od razu podpowiedzi. Także jak najbardziej należy wpisać marketing, żeby już to kluczowe słowo się pojawiło. Ale możecie też tutaj iść dalej, czyli marketing. I tutaj pojawia nam się też na przykład marketing mediów społecznościowych, strategia marketingowa, e-mail marketing, marketing handlowy, sportowy. Jak najbardziej należy dodać te rzeczy, które akurat są zbieżne z tym, z czym macie już doświadczenia. Doświadczenie bądź jakąś wiedzę w danym temacie, na przykład mieliście z tego obszaru szkolenie. Tutaj można dodać bardzo dużo tych umiejętności, chyba do 50, także te umiejętności tworzą właśnie takie słowa kluczowe, po których będziecie też wyszukiwani, także jak najbardziej zachęcam do tego, żeby jak najwięcej tych umiejętności, jak najbardziej konkretnych po prostu dodać. I też warto sobie zarządzać tymi umiejętnościami. Tak, tutaj można dodać. Tutaj po prostu nam się pokazuje, tak, jakie umiejętności wszystkie tutaj dodaliśmy. Okej. Zrobimy małą przerwę. Ja sobie otworzę też ten profil LinkedInowy w innej przeglądarce, bo widzę, że tutaj mi się jakby coś nie wszystko pokazuje. Także jakbyśmy mogli zrobić sobie teraz dosłownie 2 minuty przerwy i po niej wrócimy, dobrze? Dobra, już wracam po krótkiej przerwie. I już pokażę jeszcze tą jedną rzecz, na którą chciałabym, żebyście zwrócili uwagę w kwestii tej części związanej z umiejętnościami i potwierdzeniami umiejętności na profilu LinkedInowym. Także już się tutaj przełączam na swój profil na LinkedInie, żeby Wam wszystko pokazać. Ok. Także byliśmy tutaj przed chwilą w tej części dotyczącej umiejętności. Za pomocą plusa można dodać konkretne umiejętności i za pomocą ołówka należy też zarządzać różnymi ustawieniami związanymi z tymi umiejętnościami. I tutaj są, zobaczcie, takie 3 kropeczki. Jak w nie klikniecie, zobaczycie ustawienia potwierdzeń. Powinniście w to kliknąć i zobaczcie. Te wszystkie 3 opcje powinny być ustawione na tak. Czyli chciałbym uzyskać potwierdzenia moich umiejętności. Dodaj mnie w sugestii potwierdzeń wysyłanych do moich kontaktów. Czyli o co tutaj chodzi? Jeżeli ktoś przyjmie Wasze zaproszenie do kontaktów albo jeżeli ktoś Was zaprosi, to automatycznie dostanie też pytanie, czy chciałby potwierdzić Wasze umiejętności, co jest bardzo przydatne. Bo po prostu za każdym razem, kiedy ktoś potwierdzi umiejętności, no to dobrze to wygląda na profilu LinkedInowym, tak? To jest potwierdzenie dla grupy Waszych odbiorców, że faktycznie daną umiejętność posiadacie. I też warto tą ostatnią, tutaj ten ostatni zapis, pokaż mi sugestie, aby potwierdzić umiejętności moich kontaktów, też ustawić na tak, żebyście Wy też mogli swoim kontaktom, swoim znajomym na LinkedInie po prostu tutaj potwierdzać te umiejętności. I jeszcze w tym kontekście ważne jest to, że LinkedIn automatycznie pokaże w profilu 3 umiejętności, które zyskały największą liczbę potwierdzeń.
I tutaj te cyferki to są właśnie potwierdzenia. I jak sobie w nie klikniemy, to zobaczycie wszystkie osoby, które potwierdziły Wam daną umiejętność. Zobaczcie, u mnie tutaj jest 26 więcej umiejętności, natomiast no, w profilu po prostu jakby w tym głównym widoku pojawiają się te trzy główne, które zyskały największą po prostu ilość tutaj potwierdzeń. Ok, i możemy sobie przejść teraz do kolejnej części profilu na LinkedIn. Jest to część związana z rekomendacjami. I naprawdę zachęcam Was, ja wiem, że to nie jest łatwe prosić kogoś o rekomendacje, bo po prostu się tego najzwyczajniej w świecie wstydzimy. Natomiast te rekomendacje wyglądają bardzo fajnie na Waszym profilu. Dlatego zachęcam, żeby po prostu się nie wstydzić i prosić innych o to, żeby Wam te rekomendacje dodali. Jak to zrobić? Już pokazuję. Tutaj po prostu klikamy sobie plusem. I jest poproś o rekomendację. Rekomendacji może nam udzielić jedynie osoba, którą mamy już w sieci naszych kontaktów. Także najpierw musimy kogoś dodać do kontaktów i dopiero następnie mamy możliwość poprosić tą osobę o rekomendację. I teraz tak, wyszukujemy ją na przykład. U mnie to będzie koleżanka z poprzedniej pracy. System zapyta mnie, skąd ją znam, więc mogę wpisać, że pracowałyśmy w tej samej grupie. System zapyta mnie też, jakie stanowisko w tym czasie zajmowałam, więc mogę sobie wpisać stanowisko w IBM-ie i automatycznie tutaj pojawi się treść wiadomości, którą możemy zmienić. Możemy wpisać na przykład, cześć Klaudia, czy mogłabym Cię prosić o napisanie rekomendacji. No i dajemy wyślij. I już. I po prostu to idzie. Także jak najbardziej tutaj zachęcam, żeby korzystać z tej części, skorzystać z tej opcji. I słuchajcie, też nie bójcie się, że na przykład ktoś mógłby Wam dać negatywną rekomendację i ona automatycznie by się pojawiła na Waszym profilu. Dlatego, że te rekomendacje otrzymujecie z powrotem jako wiadomości i system każdorazowo Was będzie pytać, czy chcecie, żeby ta wiadomość została dodana jako rekomendacja do Waszego profilu. Także jeżeli Wam się po prostu nie spodoba, to nie ma problemu i możecie po prostu tego nie dodawać. Także jak najbardziej tutaj zachęcam, żeby z tego korzystać. I wrócimy sobie już do prezentacji. I okej, słuchajcie, jesteśmy już prawie przy końcu szkolenia. Także chciałabym Wam jeszcze trochę powiedzieć na temat może nie tworzenia samego profilu, ale tego, jak należy się zachować w sieci. Jak najbardziej należy tworzyć własną treść i udostępniać, ale też udostępniać i polecać publikacje innych osób. Należy też, oczywiście, jeżeli no, macie wiedzę na jakiś temat, no to fajnie też, żebyście brali udział w rozmowach biznesowych, zwłaszcza związanych z tym Waszym obszarem zainteresowania, żebyście dodali się do różnych grup, na przykład związanych z Waszą branżą, żebyście mogli też sobie po prostu zobaczyć, w jaki sposób można się rozwijać, jakie są, nie wiem, propozycje nowe oferty pracy w tej branży, jakie są propozycje nowych szkoleń. I warto też poszerzać swoją sieć kontaktów na LinkedInie, wysyłając spersonalizowane zaproszenia. To jest bardzo ważne, czyli już Wam pokażę, o co mi chodzi. Znowu się tutaj przełącza. Także dajcie mi dosłownie minutę i już zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Załóżmy, że jest koleżanka, nie wiem, z obecnej albo poprzedniej pracy, którą chcielibyśmy dodać do naszej sieci na LinkedInie. No to teraz tak, powiedzmy, że z poprzedniej pracy, także nie mamy z nią kontaktu na bieżąco.
wpisujemy jej imię i nazwisko. Tutaj system nam ją wyszuka i mamy opcję nawiąż kontakt. I teraz tak, nie wysyłamy, nie klikamy od razu opcji wyślij, tylko klikamy opcję dodaj notatkę. I tutaj mamy możliwość dodania 300 słów, co tak naprawdę nie jest dużą ilością. Także warto napisać coś w stylu: cześć, znamy się z poprzedniej pracy, będzie mi miło, jeżeli przyjmiesz moje zaproszenie do sieci kontaktów na LinkedInie. Pozdrawiam, nie wiem, Jagoda, czy Krzysiu, czy ktoś tam. Jeżeli kogoś nie znacie, no to można na przykład napisać: cześć, widzę, że pracujesz w branży, którą się bardzo interesuje. Będzie mi miło, jeżeli przyjmiesz moje zaproszenie do sieci kontaktów. Słuchajcie, zupełnie inaczej patrzy się na te zaproszenia, gdzie ktoś napisał, w jakim celu w ogóle nas zaprasza, dlaczego, niż na te zaproszenia, które są wysyłane po prostu bez takiej notatki. Także do tego, myślę, że z tego też warto skorzystać. I teraz chciałabym Wam pokazać też, jak z LinkedIna korzystać trochę w inny sposób niż po prostu stworzenie swojego profilu. Jak możecie sobie tutaj wyszukiwać ofertę pracy? Myślę, że też mogliście już sobie to wcześniej zobaczyć, kiedy tworzyliście profil, ale na wszelki wypadek też Wam to pokażę. Czyli na przykład specjalista do spraw obsługi klienta. Wpisujemy tutaj właśnie w tej wyszukiwarce i teraz zamiast osób klikamy po prostu oferty pracy. Oferty pracy i tutaj pojawią nam się wszystkie oferty pracy z całej Polski, więc należy korzystać z filtrów i tutaj wpisać na przykład śląskie, tak, nie wiem, województwo, nie wiem, mazowieckie, śląskie, czy jakie tam Was interesuje. I zobaczcie, mamy już te 155 wyników. Tutaj pokazuje nam się oferta, na którą można łatwo zaaplikować, klikając w aplikuj. Możemy sobie przefiltrować po poziomie doświadczenia, na przykład na staż, początkujący specjalista, po dacie publikacji. Można naprawdę bardzo różne tutaj rzeczy wpisać, na przykład marketing. I teraz pokazało nam się w województwie śląskim aż 1743 oferty pracy związane z marketingiem. Także myślę, że jak najbardziej też można sobie posprawdzać to w ten sposób. Tyle. Słuchajcie, to już jest koniec tego krótkiego szkolenia. Czy w profilu, ok, tutaj widzę, że ktoś napisał, czy w profilu na LinkedIn warto, nie warto dodać informacje o posiadaniu orzeczenia osób z niepełnosprawnością? Powiem tak, to są informacje takie bardzo wrażliwe. To są tak zwane dane wrażliwe na temat Waszego stanu zdrowia. Więc powiem szczerze, że ja bym nie dodawała takiej informacji w profilu. Jeżeli dojdzie do rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli rekruter się do Was odezwie, to jak najbardziej podczas rozmowy można o tym powiedzieć. Natomiast wiecie, Wasz profil na LinkedInie jest profilem publicznym, więc pytanie, czy naprawdę chcielibyście, czy bylibyście z tym ok, żeby po prostu wszyscy widzieli taką informację, no bo tak jak mówię, to są jakieś takie dane bardzo wrażliwe, nie do publicznej informacji, tak, więc no moim zdaniem tutaj ja bym tego nie wpisywała, natomiast na pewno warto o tym wspomnieć podczas rozmowy kwalifikacyjnej, bo może być taka sytuacja, że na przykład praca będzie dotyczyła również pracy zmianowej w godzinach nocnych, a na przykład ktoś z niepełnosprawnością nie będzie mógł pracować w godzinach nocnych. No więc tutaj już trzeba byłoby o tym powiedzieć jak najbardziej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tak? Czy to, że ktoś mógłby pracować, ale w mniejszym wymiarze godzin. No to na rozmowie kwalifikacyjnej. Także mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Kolejne. Wtedy często nawet nie idzie się na rozmowę, bo są na przykład schody. No, zależy, tak jak mówię, to jest informacja, to są dane wrażliwe i moim zdaniem nie powinny być po prostu publicznie na LinkedInie, natomiast jak najbardziej warto o tym wspomnieć już na rozmowie kwalifikacyjnej.
Dobrze, kolejne pytanie. Co zrobić, by w doświadczeniu zawodowym pojawiło się logo firmy? Mam to przy ING, ale nie mam z poprzednich miejsc. Tutaj system automatycznie po prostu, jak się wpisuje, chwileczkę, zaraz to może pokażę na moim profilu. Ale system, odpowiadając szczerze, system automatycznie tutaj wybiera nazwę tego przedsiębiorstwa, więc po prostu może ono nie w jakiś sposób, może ono jakoś nie dodało jakby tego logo i dlatego to się nie doczytało, nie zaczytało. Czyli tutaj jak w doświadczeniu będziemy sobie dodawać firmę, stanowisko, nazwa firmy, no, na przykład, nie wiem, to powiedzmy rekruter, forma zatrudnienia, pełny etat i na przykład PKN Orlen. Zobaczcie, to tutaj już w podpowiedziach jest to logo, nie? Natomiast jeżeli ono się nie wpisuje, no to znaczy, że po prostu, nie wiem, może ta firma nie dodała swojego logo na LinkedInie, bo powinno ono się w tym miejscu tutaj pojawić. Ale to, że nie ma logo, no to jakby w niczym nie przeszkadza, tak? Jeżeli jest po prostu nazwa firmy, to jak najbardziej również jest OK. Dobrze, także kolejne pytanie. Jak mogłabym wykorzystać doświadczenie w marketingu w branży technicznej w ścieżce HR? Tu są trzy jakby obszary zainteresowania w jednym. Znaczy tak, jeżeli chodzi o marketing, to powiedziałabym, że takim połączeniem trochę marketingu i HR-u jest employer branding. Więc może tutaj coś w tym zakresie by Cię interesowało, tak, Ewelina? Może właśnie tutaj duże firmy, bo wiem, że i Capgemini ma na przykład też swój cały dział employer brandingu i po prostu inne firmy też to mają. Także nie wiem, czy dokładnie o to Ci chodziło w tym pytaniu. Możesz włączyć mikrofon i powiedzieć. No nie słyszę, niestety nie słyszę. Generalnie takie skille, umiejętności marketingowe też w pewnym stopniu są wykorzystywane w roli rekrutera. Tak, w rekrutacji technicznej w taki sposób, że na przykład dodajemy posty promujące daną rolę. No i tutaj też ta wiedza marketingowa przydaje się do tworzenia takich postów, do takiego promowania tej roli, tak? Do, nie wiem, tworzenia grafiki, odpowiednich właśnie hashtagów, także no, mikrofon nie działa. No dobrze, no jak mikrofon nie działa, to tutaj akurat no, nie jestem w stanie niestety nic z tym zrobić, bo to jest po stronie organizatorów. Natomiast tak jak mówię, można faktycznie te skille marketingowe wykorzystać albo w ścieżce employer brandingowej, i ona ściśle jest powiązana właśnie z no, promowaniem wizerunku pracodawcy, więc tutaj dużo tych rzeczy marketingowych się znajduje, są specjalne kampanie marketingowe i tak dalej. I też w roli rekrutera w jakimś stopniu, a chociaż powiedziałabym, że raczej niewielkim, jest to wykorzystywane. Tak, przy jakiejś promocji roli, na przykład na LinkedInie, na przykład na Facebooku, no, w taki sposób tylko i wyłącznie. Natomiast no, w HR-ze, nie wiem, na przykład w kadrach, w dziale kadr i płac, raczej w ogóle nie będą umiejętności marketingowe wykorzystywane. Okej, dobra. Kolejne pytanie. Czy zdarza się nam zatrudniać osobę z UX-a po kursie bez doświadczenia? Tak, my mamy generalnie taką ścieżkę też rozwoju na stażystę, tak? Zatrudniamy stażystów wtedy na umowie zlecenia
I po prostu ta osoba jest tam zobowiązana do po prostu przepracowania tam określonej ilości godzin, powiedzmy w miesiącu. I po prostu to jest u nas traktowane jak taka rola juniorska i jak najbardziej możemy kogoś zatrudnić bez doświadczenia. Natomiast proszę, że akurat na tą rolę teraz nie mieliśmy otwartej rekrutacji, ale ona może się pojawić. Także po prostu zachęcam, żeby obserwować naszą stronę karier. Bo osoby bez doświadczenia, ale z jakąś tam znajomością IT jak najbardziej zatrudniamy właśnie na role juniorskie, na role stażystów. Ale tak jak mówię, no akurat na tą chwilę nie ma rekrutacji, ale może się pojawić. Także proszę popatrzeć na stronę. Okej, okay. Jakieś jeszcze pytanie się pojawia? I też jeżeli macie jakieś pytania odnośnie treści samego szkolenia, to też oczywiście tutaj chętnie odpowiem. Tych opcji, które pokazywałam. No jak najbardziej. Dobra. Myślałam, że ktoś pisze pytania, ale tutaj widzę, że Marek nie ma pytań i dziękuję za szkolenia. Też bardzo Wam dziękuję za uczestnictwo. Poczekam jeszcze chwilę, czy ktoś po prostu tutaj ma jakieś wątpliwości. Jak wykorzystać umiejętności tłumaczenia w języku angielskim? No, trzeba zaznaczyć to, że zna się język angielski na bardzo dobrym poziomie. Czyli tak jak Wam pokazywałam, w tej sekcji osiągnięcia, w tej sekcji po prostu te języki, dodać sobie plusem po prostu język angielski, poziom zaawansowany, przepraszam. I oprócz tego też w podsumowaniu po prostu napisać, albo w doświadczeniu, że po prostu na którymś tam z tych poprzednich stanowisk, że też po prostu było tutaj doświadczenie w tłumaczeniu języka angielskiego. Jeżeli to nie było na konkretnym stanowisku pracy, tylko jako taka działalność dodatkowa, to można w tej sekcji podsumowanie to dodać. Także oprócz tego i tego też posiadam doświadczenie w tłumaczeniu tekstów na język angielski albo z języka angielskiego. Także myślę, że to będzie odpowiednie miejsce, żeby dodać taką treść. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, już tutaj patrzę, bo na przykład jak ktoś działa społecznie, na przykład w strajkach przeciw aborcji i tym podobnych, powinien się tym chwalić bądź nie na LinkedInie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem faktycznie poglądy polityczne, na poglądy polityczne jest miejsce na tych bardziej takich, wiecie, społecznych portalach, tak? Czyli na przykład na Facebooku, na Instagramie jak najbardziej to jest miejsce na to. Natomiast LinkedIn, no wiecie, jeżeli ktoś chce mówić o swoich poglądach politycznych, no to nikt mu tego nie zabroni. Natomiast celem LinkedIna nie jest dzielenie się swoimi poglądami politycznymi, tylko bardziej dzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym, poszerzaniem jakby wiedzy w danej branży, tak? A nie w jakiś taki, a nie po prostu dzielenie się swoimi przekonaniami takimi politycznymi. O, widzę, że udało się zmienić nazwę firmy, by były widoczne logo. O, super, super, bardzo się cieszę, że to się udało. Jestem bardzo szczęśliwa, że moja rada tutaj zadziałała. Czy jeszcze jakieś pytania w związku ze szkoleniem się pojawiają? Widzę, że ktoś pisze, także jeszcze chwilkę poczekam. Chciałabym, żeby wszyscy mieli możliwość tutaj uzyskania odpowiedzi na swoje pytania. Licencje i certyfikaty. Czy dodajemy szkolenia, czy to zostawić w CV?
licencje i certyfikaty, jeżeli macie konkretny certyfikat, jeżeli macie konkretną licencję, jak najbardziej należy to dodać do profilu na LinkedInie. Tam w tej części osiągnięcia też można dodać po prostu, jest część na licencję i certyfikaty, należy to tam dodać. Oprócz tego możecie w tej części polecane, pamiętacie, jak pokazywałam, w jaki sposób można dodać jakieś filmiki, pliki z komputera, to tam można też dodać po prostu zdjęcie takiego certyfikatu. Czy można się chwalić działaniami oddolnymi dla osób z niepełnosprawnością, gdy jest się w grupie niesformalizowanej? Myślę, że tak, jak najbardziej. To jest trochę co innego niż poglądy polityczne, powiedziałabym, nie? I tutaj, tak, no nie wiem tutaj, Aleksandra, co dokładnie robiłaś, co miałeś na myśli, mówiąc te działania oddolne. Jeżeli to jest jakaś taka działalność, która mogłaby być, nie wiem, czy to było robione w kwestii, zastanawiam się, gdzie to jakby zaszeregować, czy dodać to w tej części doświadczenie, jeżeli to były jakieś takie praktyki, to jak najbardziej można byłoby to dodać w części doświadczenia, na przykład, nie? Na przykład grupa dostała grant od miasta, zrobiła wernisaż. Tak, myślę, że można jak najbardziej dodać taką informację, no bo przez to też nabyłaś jakieś umiejętności, tak? Chociażby, nie wiem, organizacyjne, prace w grupie i tak dalej. I też można do umiejętności tutaj, te umiejętności, które nabyłaś, jakby do tej sekcji też dodać. Tak, można też dodać sekcję wolontariat na LinkedInie, jak najbardziej. Jest tam też na to miejsce, także śmiało. Tym można jak najbardziej tutaj się chwalić i jak najbardziej można to dodać. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś pytania? To już wszystko. Wydaje mi się, że to już wszystkie pytania z Waszej strony. Widzisz, jeszcze ktoś tutaj pisze, także zaraz zobaczymy. Dobra, to już chyba wszystkie pytania. Słuchajcie, ja również dziękuję za szkolenie. Muszę się przyznać, że przez chwilę miałam problem z internetem i nic mi tutaj nie chciało działać. Także trochę to nerwów mnie też kosztowało, ale mam nadzieję, że te informacje, które przekazałam, będą dla Was użyteczne i że po prostu Wam się przydadzą. Czy w tworzeniu profilu na LinkedInie, czy w tworzeniu profilu na Golden Line, czy tak naprawdę w tworzeniu CV. O, jeszcze Wam mogę pokazać jedną fajną rzecz. Teraz mi się przypomniała, tak dodatkowo, poza w ogóle szkoleniem. Także przez chwilę jeszcze udostępnię swój ekran, bo być może znacie tą funkcję, ale jeżeli nie, to fajnie, żebyście ją też sobie poznali. Zobaczcie, tutaj jak mamy profil na LinkedInie, jest też coś takiego jak więcej. I, kochanie. Tak, i możecie tutaj zapisać to w PDF-ie. Możecie też wykorzystać po prostu to swoje konto do stworzenia. Czekajcie, gdzieś to było. Tak, do stworzenia po prostu swojego CV. Także można pobrać do PDF-u do pliku PDF te informacje i wykorzystać po prostu do stworzenia swojego CV. Więc to jeszcze taka jedna dodatkowa informacja. Dobrze. I tak naprawdę to już chyba wszystko. Także bardzo Wam dziękuję za udział w szkoleniu. Chyba w marcu będę też prowadzić szkolenie z rozmowy kwalifikacyjnej i z tego, w jaki sposób najlepiej się do niej przygotować. Także jeżeli będziecie tylko chętni do udziału, to też zapraszam. Także dziękuję bardzo i to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Ja również życzę Wam udanego weekendu.